Cześć, pokażę Wam dziś, jak w 3 minuty i 10 sekund założyć konto kursanta w Salsa Libre i zarezerwować zajęcia. A potem jeszcze przejdziemy sobie parę case'ów i pobawimy się aplikacją. Ok, zaczynamy od tego, że wchodzimy w stronę Salsa Libre, salsalibre.pl. Tam łatwo założymy konto, na stronie głównej klikając zapisz się, jeżeli jeszcze nie jesteście zalogowani. Dalej uzupełniam swoje dane. Na tę okoliczność mam przygotowany testowy adres e-mail, ale Wy oczywiście wpisujecie swój prawdziwy do komunikacji. Tych kont testowych mam już naprawdę dużo, więc pozwolicie, że wpiszę też jakiś fejkowy numer telefonu. No i tu zaznaczamy zgody. Trzy pierwsze zgody są obowiązkowe, czwarta zgoda to jest na newsletter i zaznaczam ją, jeśli chcę zostać w kontakcie i być na bieżąco ze wszystkimi newsami. Tu nam się okienko dialogowe schowało gdzieś pod albo nad ekranem. Już go szukamy. W wiadomości mailowej dostałem kod aktywacyjny. Odpalam sobie teraz właśnie maila i będę przepisywał ten kod. Testowe konto to zakładam też sobie testowe hasło, ale Wy oczywiście załóżcie sobie porządniejsze hasła do konta. Tu jest pewna niewygoda robienia operacji na stronie, ale przez komórkę, którą odkryłem dopiero co, że okna dialogowe, czyli takie wszystkie wyskakujące okienka, gdzie musimy coś kliknąć, one chowają się w różnych miejscach i trzeba trochę to przeskrolować. Ja Wam niedługo pokażę, za chwilkę, jak się instaluje aplikację i na aplikacji to nie jest problemem. Wybierzemy sobie teraz jakieś zajęcia, na które spróbujemy zrobić rezerwację, kupić karnet i zrobić rezerwację. Mamy tu zajęcia 4 września, na które mogę się zapisać. Klikam zapisz się. Mamy tu oczywiście całe mnóstwo karnetów, ale pierwszą rezerwację spróbujemy zrobić z kartą sportową. Nad tymi wyskakującymi okienkami na pewno popracujemy jeszcze, żeby to było oczywiście wygodniej na stronie. Możecie tu zobaczyć, ile różnych form płatności jest dostępnych do kupowania karnetów. No ja będę korzystał dzisiaj z Blika, bo to faktycznie jest na najszybsza opcja. I teraz zobaczcie, przycisk kup ukrył się tak niewygodnie pod tym messengerem. Pokazuję Wam to teraz tak jak jest, żebyście się nie zgubili, gdybyście robili to przez stronę. Ale póki co na razie w obecnym kształcie faktycznie polecam aplikację, do której zaraz przejdziemy. A teraz wszedłem do swojej aplikacji bankowej i będę przepisywał kod BLIK. Muszę jeszcze oczywiście potwierdzić BLIKa w aplikacji bankowej. No i wracamy do sklepu i zaraz będziemy mieli zajęcia zarezerwowane. Przeniosło nas na profil, widzimy w nadchodzących zdarzeniach te zajęcia, które przed chwilą rezerwowałem. Spróbujemy sobie jeszcze zaraz wejść w listę moich rezerwacji i odwołać tą rezerwację, którą zrobiłem. Pierwsze kliknięcie anuluj przeniesie nas na stronę kursu, a drugie kliknięcie anuluj faktycznie anuluje rezerwację. Sprawdzimy sobie teraz, jak to wygląda w moich karnetach i okazuje się, że faktycznie wrócił mi karnet. Zobaczmy, czy będę mógł go użyć jeszcze raz, żeby zarezerwować jakieś inne zajęcia. Teraz, kiedy próbuję się zapisać, próbuję zarezerwować, widzę, że już mam karnet, ten, który kupiłem wcześniej, ale anulowałem wejście, więc skorzystam z niego. No i zrobiłem jeszcze raz rezerwację. Dobra, spróbujemy sobie teraz zainstalować aplikację i zobaczymy, jak to wygląda na niej. Jest bardzo podobnie, tylko nie ma takich, no, takich bugów, które jeszcze chwilowo przez ten okres dziecięcy na naszej stronie są. Zainstalowane, otworzyłem, loguję się tymi danymi, na które przed chwilą zakładałem konto.
No i mamy tu dokładnie to samo, tylko mamy ikonę aplikacji w telefonie, nie trzeba wchodzić w przeglądarkę, wpisywać adresu. Pokażę Wam jeszcze, jak można sobie ułatwić życie, jeżeli robicie dużo rezerwacji z kartą sportową, czyli takie za małe kwoty i bez sensu jest ciągle robić takie małe przelewy, to można sobie wpłacić taki prepaid trochę większy na konto i potem rozliczać to z wirtualnego portfela. Czy nie trzeba robić blika za każdym razem, kiedy chcesz kupić rezerwację za 10 zł. Już teraz na tych ekranach, na których na coś czekamy, będę przyspieszał, przewijał. Wejdziemy sobie jeszcze raz w portfel i zobaczymy, czy to zadziałało, czy portfel jest doładowany. No jest doładowany, to zobaczmy teraz, jak korzystać z tych pieniędzy na portfelu. Spróbuję sobie kupić kolejne wyjście na zajęcia, ale tym razem zamiast używać blika, rozliczę środki z portfela i gotowe. Tak samo szybko to zadziała dla następnych zajęć. No dobra, to teraz jeszcze zobaczmy, jak to zrobić, jeżeli pierwsze zajęcia, te jedne w ciągu dnia będę rezerwował z karty sportowej, a drugie będę chciał zarezerwować z jakiegoś karnetu, żeby było taniej niż zwykłe pojedyncze wejście. Kupimy sobie karnet w trakcie rezerwacji tej drugiej godziny w ciągu dnia. Widzimy, że karnet się kupił. Od razu zostało z niego pobrane jedno wejście na tą rezerwację, którą robiłem. No, spróbujmy sobie zarezerwować jeszcze kilka zajęć. Zajęcia możemy sobie rezerwować naprzemiennie z karnetu, który już posiadamy, albo dokupować to pojedyncze wejście z kartą sportową. No i to wszystkie najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć o aplikacji i obsłudze online, która wchodzi od 4 września w Salsa Libre, to znaczy już teraz możecie kupować karnety, już teraz możecie robić rezerwacje, ale na te wszystkie zajęcia od 4 września te rezerwacje już będą potrzebne. Może ja pokażę Wam jeszcze takie malutkie ekrany, jak historia Waszych karnetów, płatności, obecności, jeszcze gdzie możecie zmienić hasło. No dobra, no to dzięki, że byliście ze mną i że patrzyliście, co tu sobie klikam. Gdybyście mieli jakieś problemy, pytania, to śmiało piszcie do mnie na adres pomoc@salsalibre.pl. No i tam będę starał się Wasze wątpliwości rozwiewać, pomagać. A gdybyście znajdowali jakieś błędy, to też bardzo chętnie się o nich dowiemy i będziemy je naprawiać. Dzięki bardzo, pozdrawiam.